1 sierpnia rusza e-kontrola strefy płatnego parkowania. Dwa takie samochody będą jeździć po strefie i skanować rejestrację zaparkowanych samochodów, a testy potrwają 3 miesiące. System działa w oparciu o 4 precyzyjne kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych, system GPS do dokładnego pozycjonowania zlokalizowanych pojazdów oraz system centralny zainstalowany w siedzibie zarządu dróg do weryfikacji i wystawiania zawiadomień. Badania, które przeprowadziliśmy i analizę strefy płatnego parkowania jednoznacznie wskazały na to, że blisko 30% pojazdów, które znajdują się w tej strefie, nie ma uiszczonej opłaty należnej z tytułu parkowania w danym obszarze. W okresie pierwszego półrocza tego roku mamy już 31 tysięcy zawiadomień do osób, które takiej opłaty nie wniosły. Jest to dość porażająca ilość. Z założenia pojazdy mają wspomóc pieszych kontrolerów w procesie kontroli. W związku z tym, że pojazd jest w stanie skontrolować więcej w krótkim czasie, w związku z tym mamy nadzieję, że rotacja miejsc parkingowych w strefie zwiększy się, a kierowcy zaczną uiszczać faktyczne opłaty za postój. Koszt nowego systemu to 3 700 000 zł. Umowa jest podpisana do kwietnia 2026 roku. Pojazd ma za zadanie skrócić czas kontroli. Co ważne, sprawdzanie pojazdów będzie odbywało się dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Po to, aby uniknąć odwołań, gdyby kierowca nie zdążył wykupić biletu parkingowego. Mówiąc tutaj o tych samochodach, też chciałbym wspomnieć o tym, że to są, oczywiście to jest bardzo duże wspomożenie w możliwości egzekwowania tych opłat, kontroli, wzmożenia, natomiast nie zastąpią te pojazdy czynnika ludzkiego, który również będzie funkcjonował równolegle przy kontroli strefy. Być może doprowadzi to do konieczności wysłania w teren mniejszej ilości pieszych kontrolerów. W związku z tym, że pojazd jest w stanie zeskanować, zweryfikować od 700 do 900 nawet pojazdów w ciągu godziny, żaden kontroler nie jest w stanie podczas swojej zmiany tylu kontroli dokonać. Jeden pojazd jest w stanie zastąpić pracę od 10 do 12 kontrolerów pieszych. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.